Cześć, witajcie, jestem Peszmiec, a to jest pierwsza recenzja na moim kanale. Recenzja Star Warsów. A dokładniej najnowszego filmu, który wyszedł. Na początku krótkie wyjaśnienie, potem przejdziemy do pierwszej właściwej części tego odcinka, czyli recenzji filmu, bez spoilerów. Potem druga część, czyli taka recenzja ze spoilerami, które nie mają żadnego wpływu na fabułę. I trzecia część, czyli recenzja z mocnymi spoilerami, odwołanie do niektórych faktów z filmu i dlaczego mi się to podoba, bądź nie podoba. Przejdźmy do rzeczy. Jakie są moje wrażenia po filmie? Właściwie ja to nie chcę, żeby tacy prawdziwi fani Star Warsów pisali pod tym filmem jakieś komentarze, że ja się nie znam i w ogóle. Ja chcę, bo mam coś generalnie powiedzieć. Ja się wychowałem na Clone Warsach. Tak? Nie na oryginalnej trylogii. Lubię prequele. Do sequeli mam podejście neutralne, to znaczy jak zasłużą, to będę je lubić, jak nie zasłużą, to nie. I do Gaugana 1 podchodzę z nadzieją, że jednak coś z tego wyjdzie. A właściwie taką miałem nadzieję, jak szedłem na film. To ja przed filmem. A to ja po filmie. Jestem nim tak załamany. Nie no, żarcik, taki film mi się bardzo podobał. Nie spodziewałem się, że Disney potrafi zrobić tak dobry film. Naprawdę, nie spodziewałem się. Obejrzałem Przebudzenie Mocy i jakieś tam Rey i ignorują oryginalną trylogię, od trylogii prequeli się odcięli. Nawet dialog Luka tak niedorozwinęli. Tak właśnie tak sobie patrzę na ten film, co zmontowałem i nagle patrzę, że to, co wam powiedziałem, się rymuje. Film mi się bardzo podobał, ponieważ zawierał dużo aluzji do oryginalnej trylogii, jak i trylogii prequeli. To będzie najkrótsza część tego filmu, nawet krótsza niż powitanie, bo chcę poruszyć tylko dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest smutna, a druga według mnie bardzo pozytywna. Pierwsza kwestia to napisy początkowe. Niestety w niej się zawiedliśmy. A to dlatego, że wcale ich nie ma. Film zaczyna się od pewnego wspomnienia z przeszłości, jako że to jest ta część bez takich mocnych spoilerów, to nic tutaj nie będę mówić. Ale zaczyna się od wspomnienia z przeszłości, po czym następuje, pojawia się po prostu tytuł filmu z brzydką muzyką w tle i przechodzimy do właściwej fabuły. Według mnie to bardzo niefajnie, no bo napisy początkowe byłyby pewnego rodzaju ikoną Star Warsów i po prostu bardzo mi ich brakuje. Rip crawl tekst. Druga rzecz, którą chciałbym poruszyć właśnie w tej części mechaniki, to właśnie pewna nowa rzecz, którą dodano w tym filmie i myślę, że ona się też będzie w każdym spin-offie, a mianowicie napisy informujące, na jakiej planecie jesteśmy. Na przykład jak w filmie był Mustafar, o jej spoiler, no to wtedy się pojawia właśnie taki napis, jak teraz widzicie. To na najdłuższą część tego odcinka rozpocznę od rankingu scen według mnie. Dla takich Jar Jarów, którzy nie słuchali mnie na wstępie, przypominam, że ta część odcinka zawiera mocne spoilery. Zapraszam do rankingu. Pierwsze miejsce zajęła oczywiście scena z końcówki filmu z naszym ulubionym Darthem Vaderem. Dla tych, którzy nie oglądali filmu, a lubią mocne spoilery, za chwilę wam ją streszczę. Na statku rebeliantów, na który przesłano plany, zostaje przechwycony, podobnie jak na początku Nowej Nadziei, przez krążownik, niszczyciel gwiezdny Vadera. Vader wchodzi na pokład, samemu uruchamia miecz, odbija strzały rebeliantów, po czym przy pomocy mocy wszystkich wali o sufit, ściany, nawet nie używa duszenia ani miecza do ich przecinania. Generalnie zabija wszystkich jak dzieci. Już sami rozumiecie, że byłbym zdrajcą z Gwiezdnych Wojen, gdybym nie dał tego na pierwsze miejsce. Moim zdaniem, właściwie co do sceny drugiej, mam pewien dylemat. Ale ostatecznie wygrała scena, w której Chirrut Imwe, powtarza, silna jest moc, mocą jestem silny, idzie przez, omija wszystkie strzały blasterów i dochodzi do przełącznika i włącza go, przez co umożliwia pilotowi Gaugana 1, czy tam szłonę samotnikę, jak kto woli, przesłanie informacji
na główny krążownik rebeliantów. Na miejscu trzecim też mam pewien dylemat i myślę, że ostatecznie jest remis. Na miejscu trzecim mamy scenę, kiedy Vader dusi Orsona Krennika podczas wizyty Orsona na Mustafarze. A drugie, trzecie miejsce otrzymuje scena, w której cała flota ucieka Mon Mothmie i przenosi się jemu idiotycznemu generałowi, który tam kazał zabić. A nieważne. To jest według mnie druga scena. Pójdźcie na film, wszystko będziecie wiedzieć, bo to jest bardzo fajna scena, jak rebelianci się buntują przeciwko rebeliantom. Teraz omówię poszczególnie każdą z postaci. Nie rańcie siebie i nie oglądajcie tej części odcinka przed pójściem do kina. Zostawcie łapkę i obejrzyjcie pozostałe filmy z mojego kanału. Na początek główna bohaterka filmu, czyli Jean Erso, córka Galena Erso. Generalnie jest ona bardzo niepokorna, nie wierzy w wyższe ideały początkowo. Uważa, że trzeba chronić tylko własną skórę i jakoś nieszczególnie ufa rebeliantom, a rebelianci jakoś nieszczególnie ufają jej. I zresztą nie ma się co dziwić, że ona nie ufa rebeliantom, no bo przecież właśnie rebelianci, ona jest wykorzystywana przez rebeliantów, bo tak naprawdę oni chcą zabić jej ojca i o niczym jej nie mówią. Ale ona tak naprawdę jest gotowa do poświęceń i wierzy w inne ideały niż ród Skywalkerów. Widać przede wszystkim w scenie, kiedy ona zostawia leżącego Cassiana tam sobie w tej wieży na ziemi i idzie dalej, żeby wypełnić misję. To ja już wiedziałam, że ona jest taka, że ją średnio obchodzi, co się stanie z jej kolegami. Druga postać, jaką sobie omówię, to będzie Cassian Andor. Główny mężczyzna w tym filmie, jeden z największych przyjaciół Jean Erso. Nie mają romansu niestety. Wspierają w potrzebie, ale jednocześnie w pewien sposób ślepo wierzy sojuszowi, że jego dowództwo się nie myli. Prawie strzelił do tej ojca, kiedy... bo generalnie dostał misję od dowództwa rebeliantów, żeby zabić Galena Erso, ojca Jean Erso, jak już przed chwilą mówiłem. Jednak on się zawahał, nie zrobił tego, a następnie został opierdziel od Jean. No, taka wdzięczność kobiet już jest. Jest on bardzo poświęcony rebelii, ale w pewnym momencie zrozumiał, że jednak ona nie jest do końca tym, w co on wierzy. Zorganizował rebelię w rebelii i ekipę Wotra 1 i sobie z nimi poleciał na Scarif. Natomiast na Scarif kazał Jean uciekać, no to było do... tam wypełnić misję, no to było do przewidzenia oczywiście. Ale później nie poddał się i po upadku z 15 metrów, odbiciu się od pintastu belek, przez co musiał mieć co najmniej połamany kręgosłup i złamane wszystkie kończyny, on zdążył wejść 15 metrów, się wspiąć do góry po twardych dyskach i jeszcze przeskoczyć taki zamykający się właz, co się otwierał i zamykał co sekundę, i jeszcze znaleźć gdzieś blaster i zastrzelić Krennika, kiedy ten chciał zabić Jean. No więc bardzo bohaterski jest nasz Cassian. No i ostatnia postać w tym filmie, jaką mówię, to jest ostatnia postać, no bo gdybym zrobił taki film sam o postaciach, no to on by trwał mniej więcej 50 minut, a na tyle mnie nie stać, no bo tworzę ten film już 2 godziny i mam już dość. No i teraz sobie, to jest robot Imperium, który został przeprogramowany przez Cassiana, no i jak twierdzi Cassian, gada od rzeczy, ale zapewne powiedział to, żeby coś tam Jean uspokoić czy coś, nie wiem dokładnie. I jest on bardzo komiczny, jest bardzo fajny, można powiedzieć, że przez niego R2-D2 wyleciał z roboty, ha 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 ha. Nie no, oczywiście nie, go nie rozwalił, ale jest świetny, no i bardzo mi go żal, bo się poświęcił dla rebeliantów. No i teraz jeszcze ostatnia rzecz, uwaga, mocny spoiler. Co się stało z tą właściwie rebelią? Ci, którzy oglądali film, wiedzą, że cała ekipa Wotra 1 zginęła. Niektórych to załamuje, ale moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że oni zginęli, bo to pokazało, że ta wojna miała jakieś koszty, a nie, że tak sobie poleciał Red Five i
zastrzelił Gwiazdę Śmierci i ona wybuchła. Imperium zrobiło drugą, ale na szczęście znowu rebelianci się dowiedzieli tak przez przypadek ich planów i wszystko naprawili. I był happy end. To pokazuje, że tutaj dużo osób zginęło, a moim drugim powodem, dla którego się cieszę z tego powodu, jest to, że Disneya nie będzie już ich kusiło, żeby umieszać te postacie w kolejnych epizodach Gwiezdnych Wojen. No i teraz jeszcze ostatnia część tego odcinka, czyli moja opinia o tym filmie. Film ten oceniam 8 na 10. Jeden punkt film stracił za brak napisów początkowych, drugi punkt za muzykę, która... ładna była, ale za mało zdecydowanie było motywów Johna Williamsa i nie było żadnego takiego charakterystycznego motywu, który by mi zapadł w pamięć i bym teraz sobie go tak nucił. Zdecydowanie polecam pójście do kina, ale nie na dubbing, tylko na napisy, bo dubbing jest dla nobów itp. Nic nie mówiłem. To by było już w tym odcinku na tyle. Jeśli się Wam spodobało, no to oczywiście zachęcam do lajkowania, subowania, pisania pozytywnych komentarzy, nie tylko pod tym filmem, ale pod wszystkimi moimi filmami. Zachęcam wbijać na mój kanał. Nawet nie mam już sił, żeby się reklamować. Do widzenia. A taka jeszcze coś tutaj powiem dla tych, którzy zostają w moich odcinkach dla końca. Jeszcze mała informacja o przyszłych filmach. W grudniu roku 2017 wyjdzie 8 epizod. W maju 2018 wyjdzie spin-off o Hanie Solo, czyli właśnie coś w rodzaju Łotra 1, tylko że będzie opowiadać o Hanie Solo, a nie o kradzeniu panów Gwiazdy Śmierci. Ojej, ja powiedziałam Łotr 1, a nie Gałban 1. Później wyjdzie jeszcze epizod 9, nie znamy dokładnej daty i wyjdzie jeszcze jeden spin-off na pewno, nie wiemy tylko na jaki temat.